dzieci z tamtej strony Odry, ich nie widać. A dlaczego ich nie widać? Jako 3 lat wszyscy słyszą, szkoła będzie zlikwidowana, zamknięta, to który rodzic odważy się dziecko tu w brzegu rolnym do szkoły zaprosić? I to jest powoda tego, że jest taki niski nabór w tej szkole. Krótko mówiąc, jeszcze raz, moje osobiste zdanie i radzę Państwu, głęboko to przeanalizujcie, bo tematu gimnazjum nie ma. Ono przestaje funkcjonować, naturalna rzecz, reforma rozpoczynała. Ale w brzegu dolnym winny być 2 szkoły, jedna ukierunkowana na naukę zawodu, obojętnie czy to technikum, czy zasadnicza szkoła, i druga ukierunkowana na komunistów, czyli liceum obowiązujące.